Trzy ostatnie mecze w Bielsku-Białej, trzy zwycięstwa, trzy czyste konta. No fantastyczne wyniki. Tak, bardzo się cieszymy z tego. Na pewno ciężko pracowaliśmy na to i było widać charakter, myślę, w tych ostatnich meczach drużyny, która chciała tu zwyciężać i chciała po prostu u siebie schodzić z dobrym wynikiem. Ty możesz się cieszyć z tego, że są czyste konta, ale też na pewno z tego, że strzeliłeś dzisiaj bramkę. Troszkę zamieszania pod polem karnym było, no i ty najlepiej się w nim odnalazłeś. Tak, ostatnio dużo ćwiczyliśmy stałe fragmenty, nie tylko w ofensywie, bo pamiętamy, że traciliśmy też bramki i trzeba było to poprawić. Na pewno cieszy, że już nie tracimy bramek ze stałych fragmentów, a je zdobywamy. Teraz kolejne spotkanie przed Wami już za trzy dni z Arką Gdynia. Na pewno przeciwnik bardziej wymagający, no ale wszyscy tutaj w Bielsku-Białej liczą, że pójdziecie za ciosem. No nie widzę innej opcji. Na pewno nie położymy się. Będziemy chcieli także wygrać ten mecz jak każdy inny. Tutaj nie ma mowy o innej opcji.